Oto jest dzień, który dał nam Pan, radujmy się i weselmy się nim. Wszyscy chyba znamy słowa tej pięknej piosenki religijnej. Często zdarzają się dni, w których możemy ją śpiewać, ale żaden dzień nie jest do tego bardziej odpowiedni niż dzisiejszy, bo właśnie ten dzień jest najważniejszy w ciągu całego roku. Przez długi czas wielkiego postu, przez rekolekcję, spowiedź, nabożeństwa drogi krzyżowej i gorzkie żale, przez dobre uczynki. Dobre postanowienia i wyrzeczenia przygotowywaliśmy się na te święta, na ten szczególny dzień. I oto wreszcie nadszedł ten wyjątkowy i wspaniały dzień. Dzień zmartwychwstania Pana Jezusa. Od wczesnego rana rozdzwoniły się dzwony na całym świecie. Wszędzie tam, gdzie żyją chrześcijanie, ludzie powtarzają tę cudowną wieść, że grób Jezusa jest pusty, że Pan Jezus zmartwychwstał. We mszy świętej, w psalmie responsoryjnym śpiewamy dziś takie słowa, w tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy. To też nic dziwnego, że w naszych sercach jest tyle radości, a na naszych ustach tyle uśmiechu. Być może najsmutniejszym dniem w naszym życiu był ten dzień, w którym zrozumieliśmy, że kiedyś musimy umrzeć, że nasze życie tu na ziemi będzie miało kiedyś swój koniec. Na pewno wtedy było nam bardzo smutno i nic nas nie było w stanie pocieszyć. Ale dzisiejsza uroczystość zmartwychwstania pana Jezusa poucza nas że wcale nie musimy smucić się tym, że kiedyś zakończy się nasze życie tu na ziemi. Nasze życie na pewno się zmieni, ale się nie skończy. Tak jak Pan Jezus powstał z martwych i powrócił do życia, tak samo i my, którzy wierzymy w niego i kochamy go, z martwych wstaniemy do życia wiecznego. Kochani, nie ma i nie może być lepszej i piękniejszej wiadomości niż ta, którą przynosi nam dzisiejsza uroczystość zmartwychwstania Pana Jezusa. Taki piękny jest świat, Bóg dał nam życie, kochanych rodziców, wielu przyjaciół i tyle cudownych niespodzianek, które przeżywamy każdego dnia. Takie piękne jest życie! A teraz dowiadujemy się jeszcze, że Bóg przygotował dla nas coś jeszcze piękniejszego i wspanialszego. Coś, co nawet trudno nam sobie wyobrazić życie wieczne w radości z Bogiem i z tymi, których kochamy. Życie, które nigdy się nie skończy. Pan Jezus po to zmartwychwstał, abyśmy mogli z nim żyć wiecznie. To właśnie dlatego ten dzień jest dla nas, uczniów Pana Jezusa, najpiękniejszym i najważniejszym świętem w ciągu całego roku. Życie wieczne jest też dla nas pewną niespodzianką. Pan Jezus powiedział: Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie jest sobie w stanie wyobrazić, jak wspaniałe rzeczy przygotował Bóg dla tych, którzy go miłują. Często próbujemy sobie wyobrazić, jak będzie tam w niebie, po drugiej stronie życia, ale Pan Jezus zachęca nas do tego, abyśmy Mu zaufali, abyśmy zatroszczyli się przede wszystkim o to, aby Go kochać, a On zatroszczy się o nagrodę dla nas. O najpiękniejszą nagrodę. Więcej zatem niż o nagrodzie. Trzeba nam myśleć o tym, jak prawdziwie kochać Pana Jezusa, aby tę nagrodę otrzymać. Kochani, gdy myślimy o śmierci i zmartwychwstaniu, to być może pojawiają się w naszych sercach wątpliwości, czy to wszystko jest rzeczywiście prawdą. Czy to może nie jest zbyt piękne, aby było prawdziwe? Ale wyobraźmy sobie, że możemy rozmawiać z dzieckiem jeszcze przed urodzeniem, gdy znajduje się w brzuszku umamy. Gdybyśmy takiemu dziecku mówili, że jest piękny świat, w którym świeci słońce i kwitną kwiaty, w którym jest przyjaźń, miłość, w którym można grać w piłkę, jeździć na rowerze i robić tyle cudownych rzeczy, to takiemu dziecku trudno byłoby to sobie wyobrazić. Dla niego cały świat zamyka się w brzuszku umamy. Dopiero kiedy dziecko się urodzi, kiedy zobaczy uśmiechniętą twarz mamy, kiedy na swoim ciele poczuje ciepło promieni słonecznych, przekona się, że to życie istnieje naprawdę. Wtedy przekona się, że dziewięć miesięcy pod sercem mamy było tylko przygotowaniem do prawdziwego, piękniejszego życia. Podobnie i nasze życie tu na ziemi nie jest jeszcze ostateczne i doskonałe, jest ono tylko wstępem do tego, o wiele piękniejszego i wspanialszego życia, które Bóg przygotował dla nas po drugiej stronie. Nasze ziemskie życie to takie dziewięć miesięcy pod sercem matki, to przygotowanie do życia wiecznego. La Reveille Herlepo, francuski adwokat zajmujący się filozofią i jeden z przywódców rewolucji francuskiej, postanowił stworzyć nową religię republikańską. Nazwał ją Teofilantropią, miłością Boga. Wybrał najpiękniejsze myśli filozofów wszystkich czasów, wybrał też elementy z różnych religii, sięgnął także do Ewangelii. Sądził, że udało mu się stworzyć religię doskonałą. Jednak ta nowa religia nie znalazła zbyt wielu zwolenników. Kiedy się skarżył swym kolegom, że jego religia nie rozwija się, choćby tak jak chrześcijaństwo, koledzy powiedzieli mu, nieco żartobliwie, żeby dał się ukrzyżować, jak Jezus Chrystus, żeby przez trzy dni pozostał w grobie, a potem z martwych wstał. Wtedy będzie miał z całą pewnością bardzo wielu zwolenników. Drodzy, gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, dziś nie byłoby naszej religii, nie byłoby chrześcijaństwa. Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, dziś jego imię istniałoby może tylko w encyklopediach, obok sławnych starożytnych filozofów i myślicieli, jak Sokrates, Platon czy Arystoteles. Ale Jezus zmartwychwstał prawdziwie, pokonał śmierć i otworzył dla nas bramy nieba. Drodzy, wszyscy w życiu codziennym mamy wiele różnych trudnych spraw, kłopotów, niepokojów. Dzieci i dorośli, bogatsi i biedniejsi, chłopcy i dziewczęta, wszyscy mamy jakieś, większe czy niniejsze problemy, ale dzisiaj to wszystko jest naprawdę mało ważne. Gdy myślimy o tym, co dla nas uczynił Pan Jezus, to wszystko inne po prostu nie ma znaczenia. Nic nie może nas zasmucić, gdy kochamy Pana Jezusa i wierzymy, że wstał dla naszego zbawienia. Dlatego właśnie święta wielkanocne są tak radosne i wspaniałe. Dlatego tak często w tym czasie powtarzamy Alleluja, to znaczy chwalmy i uwielbiajmy Pana. Dlatego tak bardzo jesteśmy dumni, że należymy do Boga, że Pan Jezus za nas umarł i z martwych wstał, aby otworzyć nam drogę do życia wiecznego.